Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy się i rano, i wieczorem, ponieważ w różnych porach nas Państwo oglądacie i słuchacie. Witamy oczywiście w Awangardzie Logopedii. Jest to cykl rozmów z praktykami, logopedami, neurologopedami, którzy w swojej diagnozie oraz terapii wykorzystują nowatorskie, awangardowe rozwiązania. Dzisiejszym gościem jest pani doktor Anna Walencik-Topiłko. Witamy. Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Pawle, dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie na nasze spotkanie. Mam nadzieję, że nasza rozmowa przebiegnie prawnie. Tak, nagrywamy raz jeszcze z nadzieją, że teraz nasz głos, pani doktor, głos będzie wyraźniejszy, ponieważ ostatnio był problem z dźwiękiem. Szanowni Państwo, ja rozpocznę od prezentacji naszego gościa. Pozwolę sobie przeczytać biogram. Anna Walencik-Topiłko, doktor nauk humanistycznych, wykładowca z wykształcenia językoznawca, polonista, logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii, logorytmiki, emisji głosu. Od ponad 20 lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich. Opracowała programy multimedialne dla dzieci oraz cykl Pogadanka logopedyczna. Jest trenerem i szkoleniowcem. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci. Rozpoczniemy publikację, pani doktor. Aniu, to jest twoja publikacja. Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki. Tutaj możemy odczytać, że już jest to wydanie drugie, a więc w miarę dobra ma zainteresowanie. Kraków 2021 rok. Książka wydana przez wydawnictwo edukacyjne. Tu możemy przeczytać, że jest to publikacja do czytania, do słuchania, do zabawy i ćwiczenia. Trzy szeregi w jednej książce. No i rozpoczniemy sobie naszą dyskusję takim pytaniem, jaka jest specyfika pisania takich wierszyków, także artykułów, ponieważ tak jak przeczytaliśmy w tym biogramie, jesteś autorką wielu artykułów naukowych. Logopedia jest taką specyficzną dziedziną, gdzie my się w sposób taki inny, charakterystyczny pochylamy nad słowem i pochylamy nad tekstem, bo tak naprawdę nie tylko ze względu na to, że bardzo szanujemy te słowa i teksty za piękno i to, że są w ogóle takim narzędziem komunikacji językowej, ale też i pochylamy się nad tym bardzo tak instrumentalnie, powiedziałam, ponieważ słowo jest też dla nas w naszej pracy narzędziem naszej pracy, takim, na którym się gdzieś tam też z dłutem niemalże razem z naszym pacjentem pochylamy po to, żeby to słowo brzmiało nie tylko prawidłowo, ale też żeby niosło ze sobą komunikat, właściwy komunikat. No i co za tym idzie? Jeżeli to słowo, jeżeli ten tekst mają być i są dla nas narzędziem pracy, no to ono nie jest przypadkowe. Ono jest to narzędzie bardzo specjalnie przygotowane przez nas. Myślę, że tutaj trochę takiej trudności, takiego innego, charakterystycznego właśnie sposobu pracy nad słowem widzimy my, logopedzi, no i nasi właśnie pacjenci, czy szerzej mówiąc odbiorcy naszych usług, bo myślę sobie tutaj też o tej specyfice, jaka jest w logopedii artystycznej, w której też przecież pracujemy. Co jest taką trudnością? Trudnością jest to, że czasami musi być tak, że słowo, że tekst musi być dopasowany do konkretnej grupy głosek. A jeśli tak jest, na przykład w terapii chociażby sygmatyzmu określonego, tak jak tutaj przytoczyłeś się, za to bardzo dziękuję, moją publikację wierszyków, to dopasowywanie tego konkretnego zasobu słów polega na tym, że właśnie mogą być na przykład głoski szeregu, dajmy na to, syczącego, ale nie mogą być w tym samym tekście głoski szeregu szumiącego, ciszącego, bo na przykład to jest przed nami dopiero w terapii, czyli nie możemy być tutaj zbyt skomplikowani w naszych działaniach nad słowem, czyli zgodni z zasadą, jedną z podstawowych naszych zasad w
terapii logopedycznej, czyli trudności, stopnia trudności dopasowywania i stopniowego właśnie utrudniania pacjentowi sytuacji słowem, pracy nad słowem. Więc ten dobór fonetyczny jest tutaj bardzo, bardzo trudny czasami, bo wiesz, co chcesz wyrazić słowem, wiesz, jak lekkość danego tekstu chcesz przekazać. Wiesz też, że musi być tak, że tekst musi być intrygujący dla odbiorcy, musi zaciekawić dziecko czy osobę dorosłą, czyli czymś zaintrygować, ale z drugiej strony to słowo ważysz w swojej dłoni niesamowicie długo, bo patrzysz, niemalże dmuchasz, jakbyś chciał sprawdzić, czy tam rzeczywiście zostało tylko to, co najważniejsze, a to, co na tym etapie zbędne, nie ma tego. I to jest ta trudność. Oprócz tego, jeżeli jeszcze na przykład pracujemy z dzieckiem i takie teksty mają być też dla dzieci dobre i łatwe i dobre właśnie w takim znaczeniu intrygujące w odbiorze, no to muszą mieć przecież jeszcze określoną semantykę, muszą mieć składnie, muszą być gramatycznie dostosowane do możliwości i potencjału dziecka, czyli ta trudność taka językowa wokół słowa przy kompletowaniu takich tekstów jest rzeczywiście charakterystyczna, no i na określonym poziomie. To nie tylko tak, że ja jako metodyk w naszych działaniach diagnozy i terapii logopedycznej się przy tym upieram, ale przecież takie działania pracy nad słowem logopedycznym są nam bliskie w zawodzie i wielu autorów pragnie sprostać również takim wymogom i dzięki temu mamy przepiękne teksty, różne, na których możemy pracować efektywnie na różnych etapach różnych naszych terapii logopedycznych. Mówiłeś też, Pawle, o naukowych, tak, tekstach, jaka tutaj jest specyfika, tak? Tak, tak, tak. Mhm. To no, wiadomo, że tu inaczej, ze względu na to, że tu pracujemy z kolei nad tym, aby przekazać swoją wiedzę taką merytoryczną, swoją bardzo często też taką kompleksową wiedzę albo synkretyczną, gdzie łączymy pewne elementy bardzo różnych czasami przecież doświadczeń z podstawami wiedzy takiej teoretycznej, więc tu akurat teksty są jeszcze na oczywiście innym poziomie przygotowywania, poziomie trudności przygotowywania tych tekstów. A z drugiej strony też przy tych tekstach takich czysto naukowych, no ja akurat cały czas przez całe swoje życie zawodowe staram się też, aby te teksty mimo tego, że są naukowe, żeby były jak najbardziej czytelne, czyli gdzieś za bardzo ich nie obwarowywać terminologią, tak żeby rzeczywiście każdy z naszych specjalistów, czy też każdy z innych dziedzin, które z nami współpracują, przedstawicieli, sięgając po te teksty, też mógł dla siebie wynieść jak najwięcej rzeczy efektywnych w pracy. Mhm. Super, dziękujemy Ci za tę odpowiedź. A powiedz, jaka jest różnica pomiędzy muzykoterapią a logorytmiką? Duża i mała jednocześnie. To znaczy tak, mała, bo obie te dziedziny zajmują się po pierwsze muzyką jako podstawowym medium przekazu i z tej muzyki bardzo efektywnie korzystają przy zastosowaniu w różnych kawałkach tej aktywności człowieka. Wspólne jest też to, czyli ta mała różnica polega też na tym, że obie te dyscypliny, no właściwie przy muzykoterapii można mówić w pełni o dyscyplinie, przy logorytmice może bardziej o metodzie, czy czasami o możliwościach oddziaływania, to wspólne jest też to dla nich, że działają na zasadzie terapii bardzo często, czyli gdzieś te elementy muzyki tak są zastosowane, tak są wykorzystane, aby można było oddziaływać zarówno na sferę taką psychoemocjonalną pacjenta, jak i na jego motoryczność. To, co różni natomiast logorytmikę od muzykoterapii, to to, że muzykoterapia jest zdecydowanie szerzej tutaj osadzoną dyscypliną. Ma bardzo wiele swoich form, bardzo wiele swoich rodzajów, w których możemy wykorzystywać muzykę, czy to choreoterapia, czy meloterapia, czy no wiele, wiele, wiele tutaj jeszcze innych form mogłabym wymieniać. Natomiast logorytmika jest
taka bardzo wąska. To znaczy pewne elementy rytmiki klasycznej zostały zestawione bardzo ostro z określonymi elementami oddziaływania w naszej metodyce logopedycznej i na kanwie właśnie tego połączenia została stworzona logorytmika. Czyli głównym przedmiotem zainteresowania w logorytmice jest komunikacja językowa, tak jak jest to również w logopedii. Natomiast w muzykoterapii to pojęcie, czym zajmujemy się, jest zdecydowanie szersze. Super, też dziękujemy. A powiedz nam, jeśli chodzi o logorytmikę, to od jakiego wieku mali pacjenci mogą uczestniczyć w takich zajęciach logorytmicznych? Może takie pytanie. Tak naprawdę to już, jeżeli popatrzymy sobie na rozwój w okresie prenatalnym, to oddziaływanie muzyką, oddziaływanie określonym rodzajem dźwięków na dziecko już jest efektywne, czyli już gdzieś można byłoby myśleć właśnie o tych elementach logorytmiki w takiej wczesnej profilaktyce logopedycznej w zastosowaniu. Ale jeśli chodzi o już takie bardzo systemowe rozwiązania, to świetnie logorytmika spisuje się jako metoda wspierająca w działaniach, na przykład w żłobkach, w działaniach wspierających profilaktykę logopedyczną, czy właśnie od najmłodszych grup przedszkolnych przez całość tego wieku tak zwanego przedszkolnego u dzieci, również u dzieci wczesnoszkolnych, to zarówno w przedszkolu, jak i w klasach 1-3, i jako właśnie metoda wspierająca w profilaktyce, ale też i bardzo działająca efektywnie w terapiach logopedycznych. Tu wspiera również nasze działania, zarówno w odniesieniu do usprawniania motoryki dziecka, jak i w odniesieniu do usprawniania jego percepcji słuchowej. No i potem połączenia tego wszystkiego właśnie w umiejętnościach językowych i pracy nad chociażby rytmizacją, czy szerzej cechami prozodycznymi języka. Ale nie tylko dla dzieci jest to taka metoda, którą warto stosować i o której warto w naszym zawodzie pamiętać, ponieważ ja bardzo często, nie tylko ja oczywiście, stosuję logorytmikę w odniesieniu też do młodzieży czy do pacjentów dorosłych. Chociażby w terapiach jąkania bardzo często ten element rytmizacji słowa, element pulsacji rytmizacyjnej, którą tutaj sobie włączamy do terapii, jest bardzo dobrym wsparciem dla uzyskania potem płynności, lepszej płynności mówienia. Podobnie na przykład u niektórych pacjentów z afazją czy dysartrią, gdzie pracujemy nad też cechami prozodycznymi, nad artykulacją również, też jest to metoda, która działa bardzo, bardzo efektywnie. Więc mniej bym się przywiązywała tak naprawdę do wieku, bardziej na pewno, jeżeli chciałabym sięgnąć po logorytmikę, do tego, jak cel główny mamy w terapii i oczywiście potem środki, sposób realizacji tych środków, czyli dobór konkretnych ćwiczeń logorytmicznych, tak, będzie zależne oczywiście też od wieku, czy bardziej zadaniowy dla dorosłych, a bardziej zabawowy dla dziecka sposób, czy dobór na przykład samego materiału muzycznego, lingwistycznego też będzie inny, ale tak naprawdę głównie z celem związanym metodycznie. No to tak w temacie dorosłych, to jakiego miałaś najstarszego pacjenta? No mój najstarszy pacjent miał 97 lat. Był to pan po incydencie mózgowym, dokładnie po udarze niedokrwiennym. Afazja głównie w takim spektrum motorycznym tutaj widoczna, przede wszystkim z przewagą takich elementów. No i też tak naprawdę był to jedyny pacjent mój do tej pory, który nie tylko takim pięknym wiekiem się mógł szczycić, ale też po drugie, jedyny, który nauczył mnie, że automatyzmem słownym w naszym przepięknym języku polskim to nie jest jedynie na przykład liczenie do 10, to nie jest wymienianie nazw na przykład dni tygodnia, to nie jest nawet na przykład modlitwa czy alfabet, ale takim automatyzmem językowym może być treść
pana Tadeusza. Tylko, że Pawle, całego pana Tadeusza. I to był naprawdę dla mnie no, przepiękna lekcja i przepiękny taki widok, jak zaczęliśmy od pana Tadeusza, od dowolnej księgi ja rozpoczynałam, a właśnie pan kontynuował. I od tego, to był taki punkt zaczepienia, od tego zaczynaliśmy. I po trzecie jeszcze, to był też taki pacjent, który mimo wieku, albo może dlatego, nie wiem, nauczył mnie, że z afazji motorycznej, po takiej głębokiej, można wyjść bardzo szybko i bardzo dobrze. My pracowaliśmy bardzo intensywnie przez bodajże niecałe 8 miesięcy i powrót umiejętności nadawania mowy był bardzo, bardzo znaczny. Wspaniała historia. Jak zawsze, prawda? Nasi pacjenci, nasi odbiorcy usług przynoszą do naszych gabinetów przepiękne historie. Warto ich posłuchać. Tak, to prawda. I też sporo możemy się od nich nauczyć. Tak. Z tych naszych terapii, które prowadzimy, i nie zawsze to, co w podręcznikach, czy gdy wykorzystujemy testy, aby zdiagnozować osobę z afazją, faktycznie ma to przełożenie w życiu, bo terapia nas nadal uczy. I tak jak tutaj z automatyzmami, chociażby nie tylko inwokacja, ale tak. I grzybobranie, i wiele innych. Dokładnie. Całe wielkie dzieło Mickiewicza. Piękny przykład. No to z dorosłego znowu do dzieci powrócimy. Aniu, jak może logorytmika pomóc dzieciom lękliwym? Bardzo. Tutaj też bardzo gorąco Państwa zachęcam i Ciebie też do stosowania tej metody. Mnie się świetnie spisuje na przykład w pracy z dziećmi wycofanymi. Mamy do czynienia dosyć często na przykład u dziecka jąkającego się z taką sytuacją gdzieś chowania się, prawda, takiego komunikacyjnego i nie tylko, bo ten element logofobii potem jest widoczny też w innych sytuacjach u dzieci, właśnie takiego wyuczenia nieśmiałości czasami. Nie zawsze tak jest oczywiście, ale bywa. Albo na przykład nie tylko u dzieci jąkających się, również u dzieci z mutyzmem. I sięgam za każdym razem bardzo świadomie po logorytmikę i tu tak naprawdę z niej w tych dwóch sytuacjach najszybciej, najefektywniej widzę skutki działania głównie dwóch aktywności związanych z logorytmiką, czyli gra na instrumentach muzycznych i tutaj właśnie obie te grupy odbiorców bardzo ładnie potrafią się przełamać w trakcie gry przy instrumencie. Jeżeli już z tym instrumentem zaczynamy czuć się pewniej, zaczynamy się właśnie nim bawić dźwiękowo, to tak naprawdę dosyć szybko przychodzi potem takie spontaniczne dołączanie się różnych aktywizacji głosowych. Czyli tak naprawdę trochę oszukujemy, bo do słowa dochodzimy poprzez taki zaśpiew, mruczenie, mormoranda, a potem właśnie przez śpiewanie najprostszych piosenek, ale od instrumentu począwszy. I właśnie druga też aktywność, która jest z logorytmiką związana i która tu świetnie się spisuje w tym takim trochę zapominaniu o nieśmiałości, to śpiew. Właśnie śpiew jako taki i zabawa ruchowa z nim związana, czyli tak naprawdę gdzieś znowu ten środek ciężkości postawiony jest na to działanie. Robimy przy okazji, śpiewamy. A potem się okazuje, że to słowo zaczyna zdecydowanie łatwiej funkcjonować również w mówieniu. Więc też jeżeli tutaj miałabym przekazać jakąś taką myśl, z czego warto korzystać, to proponuję właśnie instrument muzyczny zaprosić wtedy do działań z dzieckiem nieśmiałym i śpiewanie jako takie. Warunek jest podstawowy jeden, wiesz, za każdym razem, taki, że to musi wyjść od nas w sposób spontaniczny, czyli tak naprawdę logopeda musi bardzo spontanicznie w tym momencie też mieć dużą radość z grania i śpiewania. Wtedy dziecko w to wchodzi bardzo, bardzo naturalnie. Super. A
To ja jeszcze tak podpytam, bo mnie to bardzo interesuje, czyli jak logopeda potrafi grać na jakimś instrumencie, to chodzi o to, aby też dziecko powoli z nami uczyło się tej gry, czy po prostu zaczynało razem z nami śpiewać, wystukiwało jakiś rytm? Tak, zaczynamy się bawić. To znaczy, my nie musimy wcale być wirtuozem gry na jakimkolwiek instrumencie. Absolutnie nie, też nie chciałabym, żeby tutaj u Państwa gdzieś się takie skojarzenie pojawiło i pozostało. Bo tak naprawdę jest bardzo wiele przyjaznego instrumentarium muzycznego, bardzo prostego w obsłudze. Czyli no, chociażby, no nie wiem, nie planowaliśmy tego absolutnie, ale jeżeli mi pozwolisz, to ja sięgnę tutaj za plecy. No właśnie, ponieważ no taki ten mój świat, ten najbliższy i trochę dalszy jest, że towarzyszą mi zawsze w jakimś stopniu instrumenty. I popatrz, chociażby taki, popatrz, bardzo proszę, najprostszy instrument, nie wiem czy go słychać, jak tak delikatnie w niego uderzam, żeby właśnie gdzieś nie zagłuszyć siebie tym razem słowa, ksylofon. No świetnie, bardzo, bardzo prościutki instrument, wcale nie wymaga gdzieś dodatkowego, nie wiem, szkoły, treningu do tego, abyśmy zaczęli się nim posługiwać. Melodyczny instrument, więc możemy go bardzo prosto tutaj zastosować do różnych dźwięków. I właśnie, jeżeli my zaczniemy się takim instrumentem bawić, damy taki instrument też dziecku, czy na przykład kalimba, też bardzo prościutki instrument melodyczny, gdzie mamy kilka, ja mam akurat na pentatonice oparty instrument, możemy te kalimby mieć bardziej rozbudowane. Prościutka rzecz, pobawmy się najpierw sami, sprawdźmy, jaki ten instrument ma możliwości, ma potencjał i wtedy właśnie zacznijmy się razem z dzieckiem, z pacjentem nim bawić. Jeszcze sięgnę po jeden instrument, taki, który też od niedawna towarzyszy nam ludziom na różnych koncertach, handrumy. To też jest bardzo prosty, a ciekawy instrument. I pałeczkami, zresztą na ksylofonie i właśnie na handrumie też można grać przy pomocy pałeczek, ale też i dłoni. Ja bardzo często wykorzystuję akurat w swojej pracy dłoń, bo tutaj ze względu chociażby na receptory też bardziej uruchamiam u dzieci dzięki temu. Pałeczka jest jednak takim no czasami fajnym elementem, ale gdzieś troszeczkę unieruchamiającym. Natomiast dłoń, jeżeli sobie tutaj czy postukamy, czy popukamy, czy pogładzimy instrument, tak? Czyli w zależności od tego, co chcemy uzyskać, to też uzyskujemy przepiękne, fajne dźwięki. Ja teraz postawię sobie trochę na kolanach, nie wiem, czy mnie nadal widać, ale proszę, aby Państwo zechcieli posłuchać, jakie możemy fajne, proste zupełnie dźwięki tutaj od razu sobie wydobyć. I to jest rzecz piękna, bo zaraz do tego, jeżeli zaczniemy instrumentalizować, to właśnie pojawiają się nam takie naturalne aktywności też głosowe. I też proszę, aby Państwo zechcieli zawsze pamiętać o tym, że na początku dla dziecka aktywność muzyczna, aktywność głosowa, zaśpiew, melodyzacja, jakieś takie śpiewanki prościutkie, to są naprawdę aktywności naturalne. Dziecko nie dopatruje się w nich żadnego artyzmu. To my potem, dorośli, gdzieś ten artyzm sobie dobudowujemy i czasami niestety unieruchamiamy i siebie tym artyzmem, bo przecież ja nie zagram, bo nie umiem, bo przecież ja nie zaśpiewam, bo nie potrafię, bo fałszuję. Gdzieś pojawia nam się od razu z tyłu głowy taki komunikat srogi, który nie pozwala nam właśnie w sposób taki spontaniczny potem działać instrumentami i własnym głosem śpiewanym, a warto, bo jeszcze raz mówię, dla dziecka to jest płaszczyzna naturalnego działania i na tych naturalnych takich działaniach my potem możemy dojść w sposób też bardziej naturalny do słowa. No właśnie, to bardzo jest interesujące, co mówisz. Zachęcamy logopedów, ale i mnie zachęciłaś tak naprawdę, bo ja gram na gitarze, ale tej gitary nigdy nie wziąłem do przedszkola czy do gabinetu, a będę musiał kiedyś spróbować. Natomiast sam troszeczkę grałem na perkusji i włączam coś takiego właśnie do zabaw, czyli wystukuję jakiś rytm na kolanach i dzieci super w to wchodzą, powtarzają to, co słyszą i też zachowują ten rytm, czyli odpowiednio
wymawiają wyraz w rytmie. Wiem też, że wielu logopedów uczy się grać na ukulele. Tutaj. Tak, tak. Przeżywa renesans ten instrument. Tak. Możemy też pozdrowić naszą moją znajomą, logopedkę Patrycję Dres, która uczy się grać na tym instrumencie. Powodzenia życzymy. Aniu, jeszcze jedno pytanie. Natomiast jesteś też autorką takiej aplikacji Logominy. Czy mogłabyś nam zdradzić więcej nieco o tej aplikacji, ponieważ jest to dosyć ciekawy program. Jakbyś mogła powiedzieć nieco o tej aplikacji i skąd ewentualnie rodzice czy logopedzi mogą z niej korzystać? Google Play, darmowa apka Logominy, to jest taka najprostsza ścieżka, jak trafić. Mam wielką przyjemność być tutaj oczywiście autorem scenariuszy w tej apce, natomiast doradcą metodycznym, takim pomocnikiem i znowu niestety trochę strażnikiem, aby wszystko odbyło się według sztuki naszej metodycznej, w tej części takiej praktycznej, aplikacyjnej, związanej z możliwością. No bo właśnie, jaka jest możliwość w tej apce? Możliwość taka, że możemy sobie zobaczyć labiogramy i to są takie poszerzone labiogramy o określone dodatkowe informacje, na przykład jak ułożyć wargi na biogram przy danej głosce, ale też co zrobić z językiem, żeby ta głoska wybrzmiała prawidłowo, czy to jest głoska dźwięczna, czy bezdźwięczna, w jaki sposób pracują też nasze tutaj fałdy głosowe, czy to jest głoska nosowa, czy to jest głoska ustna, czyli taki pakiet informacyjny o głosce mamy za każdym razem. Są podane informacje, ale też i są zdjęcia. Dziewczynka, chłopiec, możemy sobie wybrać tutaj taką możliwość, jak obserwować w trakcie realizacji tę głoskę właśnie na zdjęciu dziewczynki czy chłopca. No i możemy w tej apce zrobić sobie zdjęcie, porównać do tego wzoru albo wydrukować te zdjęcia i ułożyć z nich różne sekwencje labiogramów, czyli na przykład wydrukować sobie zdjęcia m i zdjęcia a i ułożyć z nich na przykład wyraz m, a, czyli możemy już tutaj też do syntezy i analizy głoskowej sobie zastosować te elementy. No i właśnie w apce jest też 10 przykładowych scenariuszy czy zajęć tutaj, którymi podzieliłam się pomysłami na różne rodzaje ćwiczeń słuchowych i ćwiczeń słownych, które mogą nam towarzyszyć w pracy zarówno w gabinecie logopedycznym, jeżeli pracujemy nad artykulacją, ale też i bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby do apki sięgnąć wtedy, gdy na przykład zadajemy tak zwaną pracę domową, gdzie chcemy kontynuować te elementy, które osiągnęliśmy sobie w gabinecie. Poprośmy rodzica, aby taką apkę właśnie zechciał ściągnąć i żebyśmy mogli w taki sposób, dosyć taki atrakcyjny, myślę, dla dziecka w tym momencie zaproponować kontynuację ćwiczeń do domu. Nowa Era jest producentem tej apki. No, miałam wielką przyjemność, wielką też frajdę uczestniczyć w powstawaniu i dzielić się tutaj też swoim doświadczeniem z tego zakresu. Polecam. Super, dziękuję. Na pewno warto skorzystać z tej aplikacji. To może na koniec, Aniu, tak cię zapytam, bo wcześniej jak rozmawialiśmy, to faktycznie nie każdy logopeda jest umuzykalniony i może mieć pewne obawy. Od jakiego instrumentu radziłabyś zacząć? Który instrument może być takim najłatwiejszym, jeśli chodzi o początek z logorytmiką? Ja bym bardzo gorąco, chyba wiesz, Paweł, jeśli mi pozwolisz, to jednak trzy rozwiązania zaproponuję. Dobrze. Nie za dużo. Przede wszystkim proszę, aby Państwo pamiętali, że przepięknym instrumentem jest nasze ciało. Tak naprawdę skorzystajmy właśnie z tej możliwości, o której Ty już wcześniej mówiłeś, że na przykład właśnie o kolana sobie wystukujecie różne rytmy, czy o blat, czy o cokolwiek, o podłogę. I to jest właśnie świetna rzecz, bo możemy różne rzeczy wyprawiać. Ja tutaj tylko użyłam, tak, ewentualnie nie byłoby kolan. Takie do powtórzenia. No tak, trochę się postarałam na rzecz naszej rozmowy, żeby już tak nie wszystko było takie łatwe, ale oczywiście do tego możemy jeszcze dodać dźwięk, możemy dodać głos, możemy zawokalizować, możemy dodać rytmizację jeszcze.
no różne rzeczy, tak? Czyli ciało. Ciało jest przepięknym instrumentem. Warto właśnie na logorytmice o tym pamiętać i z niego korzystać w taki sposób. Druga rzecz, gdzie chciałabym też Państwa bardzo gorąco namówić do tego, żeby sobie po prostu wziąć taki najprostszy zestaw instrumentów niemelodycznych, czyli na przykład kilka bębenków, czy marakasy, czy jakichkolwiek inne rodzaje grzechotek. Bardzo lubię kastaniety, czy kołatki. To są bardzo proste instrumenty. Trzeba się przełamać, zacząć na nich wydawać dźwięki, a potem się okaże, że te dźwięki fajnie się buduje w różne sekwencje, rytmizacje do powtórki, ostinata, czyli takie właśnie prościutkie motywy, które są wielokrotnie powtarzalne i to jest bardzo dobra rzecz. No i to trzecie rozwiązanie, o którym mówiłam, też bardzo gorąco Państwa nakłaniam do prostego instrumentu melodycznego, czyli do dzwonków, czy to będą diachroniczne, czy chromatyczne, te tak zwane niesłusznie przezywane cymbałkami, tak, instrumenty, czyli dzwonki. One są naprawdę bardzo proste. Proszę wziąć do nich najpierw, jeżeli Państwo się troszkę tak obawiają, jedną pałeczkę, a najpierw nawet sobie gdzieś tam po nich popstrykać samodzielnie palcami. Potem właśnie tą jedną pałeczką powystukiwać, wcale nie dźwięki, wcale niekoniecznie od razu gdzieś takie melodie, które Państwu chodzą po głowie jako znane, czy Blazł Kotek, czy Stolarz, czy cokolwiek innego. Coś od siebie, niech to będzie ekspresja. A potem bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby jednak wziąć dwie pałeczki i tymi dwiema pałeczkami sobie się po tym instrumencie przespacerować po dźwiękach. A potem jeszcze bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby zestawić sobie różne pałeczki, czyli od tych drewnianych czy plastikowych począwszy, ale potem i korkowe, i filcowe, i wiele innych różnych, pokombinujcie Państwo materiałów, bo to nam daje też bardzo bogatą barwę w instrumencie, tym prościutkim. Tylko sztabki, nic więcej, a ile mogą. To tak na zachętę. Super, to jest właśnie też kreatywne podejście do logopedii. Bardzo Tobie, Aniu, dziękujemy za te wszystkie rady, sugestie oraz podzielenie się swoją wieloletnią wiedzą, doświadczeniem pracy z pacjentem. Dziękuję za taką możliwość w ogóle, naprawdę bardzo, bardzo mocno i życzę Państwu wszystkiego, co alternatywne, ale też i przede wszystkim awangardowe. Nie bójmy się tego kroku przed szereg. Także Państwu chcieliśmy podziękować, że byliście Państwo z nami, że nas Państwo oglądaliście. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji, do lajkowania. Także chcielibyśmy Państwa zachęcić do tego, abyście zajrzeli tutaj pod spód tego filmu, ponieważ będą tam linki do pogadanki pani doktor Anny Walencik-Topilko oraz będzie link do zakupienia tej publikacji. Zachęcamy do aktywności i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I pograjmy kiedyś wspólnie. Pawle, pograjmy kiedyś wspólnie. Pograjmy. Dziękuję wspólnie, bardzo. Pewnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.